Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Magdalena Perzyńska, z zawodu jestem pedagogiem, socjoterapeutą, arteterapeutą w trakcie kursu psychoterapii systemowej. Wybiła godzina 19:30, w związku z tym serdecznie Państwa zapraszam na wieczór z Famigą. Dziś będzie temat trudny, ponieważ dziś będzie o depresji u dzieci i młodzieży, o tym jak rozpoznawać, jak udzielać pierwszej pomocy. To wszystko dzisiaj przed nami. Tak więc godzina 19:30, serdecznie zapraszam. Natomiast jak zawsze, zanim rozpocznę, już opowiem Wam o kolejnych naszych webinarach. Zresztą wielokrotnie Wam opowiadam o tym, że poniedziałek to jest taki dzień, w którym bardzo bym chciała, żebyście rezerwowali sobie czas z Famigą, żeby każdy poniedziałek godzina 19:30 to było spotkanie z nami. Dlatego od razu informuję, że 21 listopada będzie czekała na Was Katarzyna Piekarczyk, będą prace plastyczne i ozdoby zimowo-świąteczne w pracy z dziećmi, czyli wszystko to, czego potrzebujemy w grudniu w pracy z dziećmi. Natomiast 28 listopada ćwiczenia wyciszające w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Tutaj będzie czekała na Was Joanna Krysiak. Natomiast jeżeli nie będziecie mieli mnie dosyć, to 12 grudnia będę czekała na Was z treningiem odporności psychicznej. Jak zawsze będzie to coś dla dzieci i dla młodzieży. Tych wszystkich, którzy pracują z dziećmi, z młodzieżą, serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że 12 grudnia również zobaczycie się właśnie ze mną. Jak zawsze nasze webinary są dostępne na YouTubie. Wystarczy wpisać słowo Famiga i tam wyskoczy Wam mnóstwo webinarów. Słuchajcie, jest ich już ponad 100. Więc serdecznie Was zapraszam do przeglądania. Też kiedyś, jakiś czas temu, 28 lutego dokładnie, był taki temat o depresji, jak wspierać dziecko z depresją. Więc jeżeli dziś będziecie mieć nie dosyć, albo będziecie chcieli jeszcze więcej wiedzy, albo chcecie zobaczyć w ogóle, co tam się działo, to serdecznie Was zapraszam. Zerkajcie, szukajcie nas i słuchajcie. Co jest w pakiecie? Jak zawsze przygotowałam dla Was pakiet. Jest tam imienne zaświadczenie dla tych, którzy są po raz pierwszy. Zaświadczenie uczestnictwa w webinarach są dostępne bez ograniczeń czasowych. Można je zamawiać zarówno przed, jak i w dowolnym czasie po webinarze. Zaświadczenia Famigi cieszą się coraz większą popularnością. Służą nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe. Wiemy i często pytacie o to, czy można dostać u nas takie zaświadczenie, że ono jest potrzebne Wam do awansów. Tak, oczywiście można, do tego dostaniecie całą prezentację, którą za chwilę Wam opowiem, ale też przygotowaliśmy dla Was e-booka. Ja Wam go pokażę, tak żebyście wiedzieli trochę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że jest on widoczny. Jest tutaj mnóstwo wiedzy, ćwiczeń. W trakcie będę Wam opowiadała o tym, co jest, żebyście dokładnie widzieli, ale też są takie dodatkowe materiały, dodatkowe plakaty, które można powiesić w miejscu dostępnym dla rodziców, dla innych ważnych osób, dla dzieci. Generalnie takie podręczne źródło informacji. Zachęcam Was do tego, żeby taki pakiet zakupić, a wtedy będziecie mogli korzystać z tej całej wiedzy, którą dla Was przygotowaliśmy. To właśnie są te 22 strony. W trakcie będę Wam trochę też jeszcze o tym opowiadała. Pakiet webinarowy można zakupić na stronie famiga.pl w zakładce zaświadczenia. Można zamawiać zaświadczenia z poprzednich webinarów z aktualną datą. Jak zawsze też serdecznie Was zapraszam do konkursu z nagrodami. Jestem ciekawa, czy jest ktoś, kto dostał książkę od nas, bo już też ich sporo rozdaliśmy. Wystarczy udostępnić publicznie nasz webinar i opisać, co można powiedzieć osobie chorej na depresję, czyli podać dobry komunikat. Zobaczcie, przygotowałam tutaj dla Was taki plakat, w którym właśnie jest mowa o tym,
co można, co jest dobre, co powinno się mówić. O, tutaj właśnie go widzicie. Natomiast ja jestem ciekawa, co wy stworzycie, co będzie dla was taką myślą o dobrym komunikacie dla osoby, która cierpi na depresję. To co? Słuchajcie, plan webinaru jest następujący. Najpierw będzie o definicji depresji i o podstawowych pojęciach, potem o objawach i takich moich trochę sugestiach, na co trzeba zwracać uwagę. Dzisiaj będzie bardzo dużo o objawach, ponieważ te objawy są niczym innym jak rozpoznawaniem. Potem trochę o depresji dziecięcej, a depresji młodzieżowej, jak reagować, jak pomagać, ważne wskazówki. A na sam koniec pytanie, bibliografia, zakończenie, no i jak zawsze rozstrzygnięcie konkursu. Słuchajcie, zanim opowiem wam o definicji, pomyślałam, że chciałabym trochę pobudzić waszą wyobraźnię, być może nawet przywołać myśli o takich osobach, o których sobie myślicie, że być może mają depresję, albo być może przeżywają jakieś stany depresyjne. I zastanawiałam się trochę, jak to zrobić. I pomyślałam, że przytoczę wam wiersz Natalii. Ten wiersz znalazłam na materiałach, które zostały opracowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. Mam nadzieję, że w taki dogłębny sposób trochę poczujemy, co się może dziać z osobami, które są chore na depresję. Natomiast będzie to niezwykle ważne w takiej umiejętności rozpoznawania i pierwszej pomocy. Depresja. Słabość próbowałam zamienić w siłę, aby powstać z ziemi, chociażby na chwilę, by móc znów poczuć życiową radość, by z problemami twarzą w twarz stanąć. Zrobiłam krok jeden, na nowo upadłam, chcąc poczuć, że żyję, znowu w niej coś spadłam. Na kolejną próbę zabrakło mi chęci, bo ciągłe upadki utkwiły w pamięci. Rad i pomocy na próżno szukałam, nikt mnie nie rozumiał, nieważna się stała. Nie dali pomocy, gdy potrzebowałam. Dawali ją wtedy, kiedy jej nie chciałam. I o tym też dzisiaj będzie mowa, o tym, kiedy tę pomoc dawać i jak to zrobić, żeby ona była we właściwym momencie i o tym, jak czasami trudno jest pomagać osobom chorym i o tym, dlaczego odrzucają tą pomoc. Czym jest w ogóle depresja? Depresja oznacza długotrwałe, uporczywe uczucie rozpaczy. To słowo długotrwałe jest niezwykle ważne tutaj, ponieważ ono mówi o tym, że to musi trwać jakiś czas. Depresja oznacza brak nadziei, różniąca się jakościowo od przeżywanych przez osoby zdrowe odczuć smutku i nieszczęścia. To jest, słuchajcie, taka najprostsza definicja mówiąca o tym, że to, co się przeżywa, jest takie dogłębne, ale ważne też, żeby trwało jakiś czas. Depresja należy do zaburzeń nastroju. Jest związana z funkcjonowaniem całego organizmu. To jest też taka rzecz, na którą musimy zwracać uwagę, ponieważ objawy depresji manifestują się właściwie we wszystkich czterech strefach doświadczania młodego człowieka. I za chwilę wam opowiem o tych strefach, właśnie po to, żeby trochę pozastanawiać się nad tym, w jakich dziedzinach, w jakich strefach można rozpoznać w ogóle depresję. Gdzie jej w ogóle szukać, chociaż myślę, że zresztą jestem ciekawa, czy w tej chwili myślicie o jakiejś osobie, czy może jest tak, że właśnie macie przed oczyma jakąś Kasię albo jakąś Asię, a może wam przyszedł na myśl jakiś Łukasz. Jestem bardzo ciekawa, czy jest tak, że ktoś wam towarzyszy. Napiszcie, ja często mówię, że nasze webinary są wymianą zdań. To nie jest tylko mój monolog, to jest nasza dyskusja.
Strefa poznawcza. W strefie poznawczej może dojść do utraty zrozumienia jednoznacznych związków między wydarzeniami i taka następuje tutaj taka dezorganizacja poczucia własnej tożsamości, czyli nie do końca wiem, co się ze mną dzieje. I to jest, słuchajcie, niezwykle ważny element, że osoba chora na depresję zaczyna też mieć, przestaje mieć kontrolę nad tym, co się z nią dzieje, ale też nie rozumie, o co, nie do końca rozumie, co się z nią dzieje. Tak więc i traci kontrolę, i traci takie poczucie tożsamości własnej, czyli przestaje trochę siebie rozumieć. Biofizjologiczna, czyli roztrojenie, dezintegracja procesów fizjologicznych i dolegliwości somatyczne, czyli bóle głowy, bóle brzucha, senność. Za chwilę o tym wszystkim będę Wam mówiła wprost. Natomiast tych stref są cztery i zobaczcie, to jest kolejna strefa, to jest emocjonalna, czyli pojawia się taki nasilony lęk, że nie dość, że coś się dzieje ze mną, nie do końca wiem, to jeszcze zaczynam czuć lęk, ogarniający poczucie bezradności, i beznadziei. I to jest coś takiego, co jest też niezwykle ważne, że młody człowiek zaczyna czuć ogromną bezradność. Wyobraźcie sobie sytuację, w której nie jesteście w stanie nic zrobić. I to jest ten stan, który przeżywa młody człowiek. Poczucie straty, pustki, winy, krzywdy, ale też złość, wstyd i ogromne skrępowanie. To trochę tak jak w tym wierszu, że proszę o pomoc, ale nie do końca wiem, jak to zrobić. I trudności w opanowaniu emocji i kontroli własnego życia. Czyli mój świat zaczyna się rozsypywać i nie do końca wiem, co zrobić, żeby go poskładać. Depresja jest zaburzeniem przewlekłym i nawracającym. Średni czas jej trwania wynosi 7 do 9 miesięcy. U 20% nastolatków może ona trwać dłużej niż 2 lata. Słuchajcie, to jest kawał czasu. To jest 2 lata w życiu młodego człowieka. To jest bardzo często jedna któraś tam jego życia. To jest kawał czasu. Prawdopodobieństwo jej nawrotów szacuje się na 30-70% w ciągu 1-2 lat. To jest też bardzo dużo. I czemu o tym mówię? Mówię o tym, bo tu chodzi o taką czujność, że jeżeli nawet osoba wyjdzie z depresji, bo o tym za chwilę będę mówiła, że to jest choroba, która może minąć, to też może być tak, że będzie jej nawrót. I to jest ważne, żeby o tym wiedzieć. Przygotowałam dla Was też typy depresji. W e-booku wypisałam wszystkie typy, tak żebyście mogli też z tym się zapoznać. Ale przede wszystkim będziemy dzisiaj mówić o przeróżnych objawach i o tym, skąd w ogóle ta depresja się dzieje, skąd się bierze. Przyczyny depresji, zobaczcie, mogą być przeróżne. Pierwsze to są biologiczne. Biologiczne, czyli stwierdzono, że częściej chorują dzieci, których krewni także chorowali na depresję, rodzina. Mówi się o przyczynach depresji psychologicznych, czyli takie, które moglibyśmy potocznie nazwać cechami osobowości, ale też środowiskowe, czyli wszystko to, co dzieci przeżywają, co się z nimi dzieje, i to mogą być trudne sytuacje, które młody człowiek doświadcza, począwszy od rozwodu, separacji, utraty rodzica, przemocy, jakiej może doznawać. To wszystko to, co dzieje się dookoła dzieci, to jest wszystko przyczyną depresji środowiskowej, wynikającą ze środowiska. I objawy depresji. I teraz słuchajcie, chciałabym, żebyście napisali
Bardzo Was do tego zachęcam, żebyście napisali, jakie Wam się wydaje, że są objawy depresji. Ja będę Wam opowiadała, a Wy piszcie. To będzie nasza wymiana zdań. To każdy z Was może napisać, a my będziemy dyskutować, czy to są objawy, czy nie, na co zwracać uwagę, a na co na pewno nie. Objawy depresji to smutek, ograniczenie lub rezygnacja zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały radość, czyli tak zwana anhedonia. To, słuchajcie, jest taki moment, kiedy jeżeli dziecko do tej pory uwielbiało jakąś czynność, tak, grało w piłkę, grało na skrzypcach, biegało albo tańczyło, cokolwiek, co było do tej pory ogromną przyjemnością i nie mogliśmy go właściwie od tej czynności odciągnąć, nagle mówi, że nie chce, że nie chce iść na trening, że nie chce w ogóle tańczyć. To jest moment, w którym powinna nam się zapalić czerwona lampka, jeżeli to trwa oczywiście też jakiś czas. To nie jest tak, że jeżeli na jeden trening dziecko nie pójdzie, to ma objawy depresji. Nie, ale jeżeli to trwa dłuższy czas, to niech to będzie taki znak dla nas. Zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej. Spowolnienie lub, zobaczcie, pobudzenie. Czyli niekoniecznie musi to być tylko i wyłącznie spowolnienie. Może to być też nadaktywność, poczucie braku nadziei i sensu życia. Kolejne to nadmierne poczucie winy i poczucie bezradności. Nawracające myśli o śmierci i samobójstwie. Spadek energii i nadmierna męczliwość. To są takie dzieci, które coraz częściej kładą się spać w ciągu dnia, czego do tej pory nie robiły. To są takie dzieci, które mówią, że cały czas są zmęczone. Mimo, że wydaje nam się, że obiektywnie tego zmęczenia nie powinno być. Zaburzenia koncentracji uwagi. I to też chodzi o sytuację, w której dzieci do tej pory nie miały żadnego problemu z tą koncentracją, aż tutaj nagle okazuje się, że różne rzeczy, które do tej pory nie sprawiały im żadnego problemu, są kłopotem. To kolejna lampka powinna nam się zapalić. Wzrost lub spadek apetytu również jest dookoła objawów depresji. Zmiana wzorca snu. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli do tej pory dziecko zasypiało bez problemu, a w tej chwili ma kłopot z zasypianiem albo ma kłopot z w ogóle przespaniem tej nocy, w nocy się wybudza, to są wszystko sytuacje, w których powinniśmy się zatrzymać. Ja Wam wypisałam, co właściwie powinno, może mi się uda rozszerzyć. O, udało mi się. Zobaczcie, co powinno zwrócić naszą uwagę. Wypisałam te wszystkie rzeczy, które mogą być dla Was przydatne. Wszystko po to, żebyście zobaczyli taką listę trochę przed sobą, która będzie pomocą, zwyczajną pomocą, która mam nadzieję, że Wam się przyda. Objawy i diagnoza. Aby mówić o depresji, to co Wam przed chwilą też powiedziałam, objawy muszą się utrzymać niezmiennie przez 2 tygodnie. Czyli to nie jest tak, że poniedziałek, środa widzimy jakieś objawy, w czwartek, piątek zupełnie ich nie ma, to zaczynamy zastanawiać się nad depresją. Nie, depresja jest stanem przewlekłym i ciągłym, czyli dziecko musi być, i to jest też jeden z elementów, do diagnozy. Zatrzymujemy się, robimy wielkie stop, gdy nasze dzieci albo dzieci, z którymi pracujemy, reagują nadmiernie na krytykę. To jest kolejny element, który mówi o tym, że coś jest nie tak. Nadmiernie, czyli krzyczą, nie zgadzają się na nic, albo wybuchają płaczem, albo słyszymy, że znowu jestem beznadziejna, czyli następuje jakiś taki poziom dużego uogólniania. To są też sytuacje, w których
dziecko nadmiernie reaguje na krytykę i ona powinna też nas jakoś zaniepokoić. Może pojawiać się niechęć do wcześniejszych lubianych rzeczy i zainteresowań i to i pewnie kilka razy o tym samym dzisiaj Wam opowiem, ponieważ rozpoznawanie to jest trochę pływanie między objawami, czyli im więcej, moim zadaniem jest dzisiaj zapalać Was czerwone lampki, takie, które będą mówiły, aha, może, bo nic nie szkodzi, słuchajcie, jeżeli będziemy nadmierni w tym. W tym nie zaszkodzimy. Zaszkodzić możemy wtedy, gdy nie będziemy reagować. Dziecko ma poczucie bycia niepotrzebnym oraz bycia problemem. Zobaczcie, jakie to jest smutne zdanie, tak? Dziecko ma poczucie bycia niepotrzebnym, problemem. Ja jestem problemem, do niczego nie jestem potrzebna. Pojawiają się myśli rezygnacyjne lub samobójcze. Jeżeli zauważacie, że dziecko zaczyna interesować się samookaleczaniem, w takim kontekście poszukiwania różnych form popełnienia samobójstwa, dzieci tak szukają takich rzeczy, to natychmiast wielka lampka nam się zapala i nie traktujemy tego jako ciekawostkę, tylko jako coś bardzo niepokojącego. Dziecko ma trudności w przeżywaniu radości. Aczkolwiek za chwilę też opowiem Wam o dwóch twarzach depresji i to nie zawsze musi być smutek, ale to wszystko po kolei. Słuchajcie, niezwykle ważne jest, żeby też wykluczyć inne przyczyny. Co to znaczy? To znaczy, że koniecznie trzeba sprawdzić, czy stan dziecka, jaki nas niepokoi, to nie są czasem używki, czy to nie jest schizofrenia albo jakiś inny rodzaj zaburzenia, czy zaburzenia adaptacyjne. No i żałoba jest osobnym zupełnie tematem, ponieważ żałoba jest też tematem, w którym dziecko jest w stanie depresyjnym, ale jest to stan przejściowy i zrozumiały. Dlatego też pamiętajcie o tym, że to należy sprawdzić. Teraz słuchajcie, będzie trochę statystyki. Ja tą statystykę też Wam przygotowałam jako takie, już Wam pokazuję, jako takie elementy też trochę do, z jednej strony do powieszenia, tak? Czyli taki plakat, oj przepraszam, to jest ten, plakat depresja w liczbach, to po to, żeby też zasygnalizować osobom, z którymi pracujecie, że te liczby są ogromnie duże, koszmarnie, takiego słowa użyję, duże, bo zobaczcie, z depresją zmaga się około 4% populacji. Depresja występuje także u dzieci, 1% w wieku przedszkolnym, 2% w grupie dzieci w wieku od 6 do 12 lat. I teraz będzie taka liczba, która dla mnie jest też przerażająco smutną liczbą, ale też jasno pokazującą, czyli depresja w Polsce, zobaczcie, to jest Warszawa, tak? Obejmuje 1,5 miliona Polaków, to prawie tyle, ile jest mieszkańców w Warszawie, więc jest to bardzo, bardzo dużo osób. Też słuchajcie, niezwykle ważne jest, żeby pamiętać o tej młodzieży, ponieważ w okresie dojrzewania liczba przypadków zaburzeń depresyjnych wyraźnie wzrasta, osiągając poziom porównywalny z zachorowalnością u dorosłych. Trochę mogę założyć taką hipotezę, że ta depresja jest, łączy się z wiekiem dojrzewania i jest też niezwykle trudna, ponieważ sam wiek dojrzewania jest takim czasem trudnym, skomplikowanym. Następuje zupełne takie przeobrażenie tego, co się dzieje z dziećmi. Natomiast tutaj też wchodzi jeszcze depresja, że nie dość, że jest nam tak trudno w tym wieku, to jeszcze bardziej jesteśmy
narażeni na takie choroby jak depresja. Ale też tutaj przy okazji warto powiedzieć o tym, co jest normą u nastolatka, bo konflikty i wpadanie w złość jest też taką naturą tego nastolatka. Ambiwalencja, czyli zmienność, rozumiana jako zmienność, coś, czyli przechodzenie ze smutku w złość, to mam nadzieję, że, chociaż nie, chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że tego doświadczacie, ale nie wiem, czy to dobrze doświadczać, bo to często jest trudne, jak nastolatek w taką ambiwalencję wpada. Natomiast to jest też norma. Czy niezadowolenie z siebie, ale czymś innym jest niezadowolenie z siebie, a czymś innym jest ciągłe mówienie o tym, jak jestem beznadziejna, jak jestem beznadziejny, jak nic nie potrafię, to są różne rzeczy. Intensywne nasilenie emocji związanych z zawodem miłosnym, koleżeńskim. Pamiętajcie, że u nastolatka to są pierwsze miłości, intensywne przyjaźnie. Tak samo jak są intensywne w takim przeżywaniu, tak samo są niezwykle trudne, jeżeli one się kończą. Wzrost znaczenia grupy rówieśniczej, czy zmiana w upodobaniach żywieniowych. Jestem ciekawa, czy doświadczacie tego, że nastolatki pewnego dnia przechodzą na wegetarianizm i absolutnie nie będą jeść mięsa. I to się dzieje z dnia na dzień. I to są takie rzeczy, które są czymś innym niż niejedzenie i unikanie jedzenia. Tak, to tak trochę pokazując Wam, jaka jest różnica i niestabilność uczuć. To jest też coś, co charakteryzuje nastolatki. Natomiast ważne jest dla mnie, żeby Wam to pokazać, żeby to przypomnieć, ale też mieć tutaj taki trochę znak zapytania. Czy to, co się dzieje, ta niestabilność uczuć, to jest w normie, czy to jest nie w normie? O, chyba takie pytanie mam ochotę Wam zadać. Albo zachęcić bardziej Was do tego, żebyście sami sobie właśnie takie pytania zadawali. Dla depresji młodzieńczej charakterystyczny jest nastrój rozdrażnienia oraz złość. Często pojawia się wycofanie społeczne. I teraz zobaczcie, wycofanie, czyli jeżeli nagle ktoś wycofuje się z grupy, nie chce być w grupie, to jest to coś, co musi nas zatrzymać. Zmiana apetytu, o którym mówiłam, wahania rytmu dobowego, czyli do tej pory dziecko było w różnych normach, miało jakiś harmonogram dnia, a w tej chwili trudno nam jakoś to uchwycić. Utrata zainteresowania zajęciami, które wcześniej sprawiały przyjemność. Tak jak mówiłam, powtarzam to, bo to jest też niezwykle ważne, żebyście pamiętali o tym, że to chodzi o utratę zainteresowania. Depresja dzieci, a depresja młodzieży. U dzieci częściej mówi się o objawach somatycznych, które są niepotwierdzone medycznie. Bóle brzuszka, bóle głowy, bóle klatki piersiowej. U młodzieży jest to bardziej bunt wobec rodziców czy w ogóle dorosłych i zachowania agresywne oraz zachowania autoagresywne. To też jest taki bardzo trudny temat. Natomiast depresja również jest z tym związana. Nagła zmiana zachowania osoby nam bliskiej zawsze powinna nas niepokoić i zwrócić naszą uwagę. Oczywiście gorszy dzień może zdarzyć się każdemu. Macie czasami gorsze dni, bo ja mam. I myślę, że każdy z Was, kto tak ma, niech wyśle mi serduszko, wtedy będę wiedziała, że też tak macie, że gorsze dni czasami bywają. Natomiast jeśli jest ich jednak coraz więcej, to nie mówimy tutaj o gorszym dniu, tylko może to być objaw depresji, choroby, która wymaga pomocy specjalisty. I to jest, słuchajcie, też taki moment, w którym ja bym chciała
tak bardzo podkreślić, że depresja jest chorobą i jak każda inna choroba wymaga konsultacji ze specjalistą. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy podejrzenie, to musimy po prostu tak zwyczajnie poprosić o pomoc i skonsultować to, co nam się wydaje. Przygotowałam dla Was takie arkusze, już Wam pokażę, bo często jest taka wątpliwość, ale jak to trochę zmierzyć? Jak to zrobić, żeby to, co nam się wydawało, było w jakiś sposób potwierdzone? Wiem, że tego potrzebujecie. Przygotowałam takie objawy mojego życia, sprawdzanie samopoczucia czy emocje. O, tutaj jest. Czy emocje w moim sercu. To są takie trzy sposoby na to, żeby sprawdzić, czy nasze podejrzenia są trochę skuteczne. I to mówię o osobach, które pracują z dziećmi. Mówię tutaj o pedagogach, o nauczycielach, o wychowawcach, nie specjalistach w dziedzinie depresji, ponieważ specjalistą będzie tutaj terapeuta, psychoterapeuta, potem psychiatra, ale to za chwilę Wam o tym opowiem, czy psycholog. Depresja, jeśli się pojawi, może być tylko przystankiem w życiu. Chwilą, czasami krótszą, czasami dłuższą, ale taką, która mija. Jest jednak jeden warunek, trzeba poprosić o pomoc. I to jest, słuchajcie, takie zdanie, które ja bardzo Was zachęcam do tego, żeby często powtarzać dzieciom, bo to nasze spotkanie też może być profilaktyką depresji albo profilaktyką reagowania na depresję. Ja często moim wychowankom to powtarzam, dzieciom, z którymi pracuję, że proszenie o pomoc to jest mądrość i to jest coś dobrego. I dziś chciałabym, żeby to też wybrzmiało, że różne rzeczy mogą się zmienić, natomiast w tym wszystkim ważne jest, żeby poprosić o pomoc. I im więcej będziecie rozmawiać też z dziećmi o tym, że jest coś takiego jak choroba, depresja, to tym większa szansa, że dzieci nauczą się, że poproszenie o pomoc jest jak najbardziej w porządku. Albo przyjdą i powiedzą Wam, że u tej koleżanki albo u tego kolegi jest coś nie tak. Alarmujemy, wielki budzik, słuchajcie, przed Wami, bo alarmujemy, gdy dziecko wypowiada myśli na temat braku sensu życia, twierdzi, że chciałoby zasnąć i więcej się nie obudzić. Nie bagatelizujemy tych zdań, nie traktujemy je zupełnie poważnie. Szuka informacji na temat leków. Ujawnia choćby niewielkie zamiary popełnienia samobójstwa, nie chce brać udziału w aktywnościach, które do tej pory były dla niego przyjemne. Alarmujemy, włączamy wielki po prostu budzik. Niezwykle ważna rzecz. Depresja wywołuje poczucie winy. Ja często tego doświadczam w gabinecie, że dzieci wstydzą się. Wstydzą się powiedzieć o tym, że coś jest nie tak. Z czego to wynika? Wynika to ze zwyczajnego poczucia winy. Nie chcą zawracać głowy. Często ukrywają też po to, żeby nie martwić. Jak ja często słyszę, niech pani nie mówi mamie, tak? Niech pani nie mówi tacie. Czyli to jest nic innego jak komunikat. Ukrywajmy, bo ja mam poczucie winy. I to jest też coś, z czego koniecznie trzeba odczarować dzieci i powiedzieć im, że to, że mówią o swoim samopoczuciu, jest jak najbardziej w porządku. Natomiast musicie wiedzieć, że znowu powrócę do tego wiersza na samym początku, że to jest trudne powiedzieć, że coś jest ze mną nie tak, bo jest tak ogromne poczucie winy i poczucie, że to w ogóle nie ma prawa mi się przydarzyć, że łatwiej przez dłuższy czas ukrywać. Zobaczcie, jak pokażę Wam emocje, które towarzyszą depresji. To jest poczucie winy, ale jest też złość. Złość trochę na bezradność i smutek i lęk. Tak więc dzieciaki też wiedzą i czują to, o czym przez cały czas Wam mówię, czyli bezradność. Nie wiedzą, co mają zrobić. Depresji często towarzyszy
poczucie winy, bez nadziei, bez sensu, ale też szereg objawów somatycznych. Jest to takie uczucie pustki i przekonanie o braku własnej wartości, ale też takie niedopasowanie do otaczającego świata. I tutaj zatrzymam się, żeby opowiedzieć Wam o triadzie, ponieważ w depresji jest tak, że negatywny sposób myślenia pojawia się nie tylko na swój temat, nie tylko ja jestem beznadziejna, ludzie są dookoła też beznadziejni i przyszłość na pewno jest też beznadziejna. Czyli trochę jest tak, słuchajcie, że wszystko jest beznadziejne. I to jest też coś takiego, na co trzeba zwrócić uwagę, czyli w jaki sposób dziecko mówi o sobie, o osobach dookoła i o przyszłości. Czy w ogóle widzi tą przyszłość? Jeżeli nie, to jest również coś, co jest niepokojące. No i słuchajcie, depresja może mieć dwie twarze. Teraz się uśmiecham, ponieważ depresja może mieć też twarz uśmiechniętą. Widzę, że też pisaliście o tym, że depresja niekoniecznie ma zawsze smutek, ale też może mieć uśmiech. Bo pierwsza twarz, ta, która jest, powiem, popularna, ta, z która nam się kojarzy z depresją, to jest widoczny smutek, tak? Brak chęci do wstawania z łóżka, brak motywacji do wykonywania codziennych obowiązków, czy zaniedbany wygląd i izolacja. Ale jest też druga twarz depresji, czyli uszczęśliwianie innych. Nadrabianie poczuciem humoru, robienie takich fajnych rzeczy, jednak te fajne rzeczy nie sprawiają żadnej przyjemności. Tłumienie uczuć, aby nie obciążać nim innych. Ja często słyszę od dzieci, że płaczą samotnie w poduszkę, właśnie po to, żeby nie obciążać. I rodzice są ogromnie zaskoczeni, jak słyszą, że jak to, że to niemożliwe, że przecież bym zobaczył. Ja zabieram to poczucie winy, bo dzieci z dużym poczuciem winy są w stanie się bardzo mocno ukrywać. I wykonywanie obowiązków jest samoczynne, bez zaangażowania, czyli wykonuję, idę i robię to, co do mnie należy, natomiast nie ma zaangażowania. Ta druga twarz depresji jest bardzo trudna, jest też taka trudna do odkrycia, trudna też do zrozumienia, dlaczego ktoś, kto się uśmiecha, ma depresję, ale to jest też ta druga twarz. Zobaczcie, dwie twarze depresji. Pamiętajcie o tym. To też dzisiaj po to o tym mówię, żeby zwracać uwagę na rozpoznawanie i pierwszą pomoc. I to jest wszystko to, co macie przygotowane w materiałach, właśnie po to, żeby wydrukować, powiesić w miejscu widocznym, żeby zasygnalizować innym: halo, taka sytuacja też może mieć miejsce w twoim otoczeniu. Poczucie wstydu, to co mówiłam, chowanie się, nieszukanie wsparcia, izolowanie się. Natomiast to są, słuchajcie, rzeczy, które przeszkadzają w pomaganiu, bo to są dzieci, które mówią, wszystko jest w porządku, to są dzieci, które zanim dotrzemy do nich, to musimy się przebić przez taki wielki mur poczucia wstydu i przyznania, że jest mi trudno. Mówię Wam też o tym, bo przebijanie się przez ten mur też zajmuje i czas, i taki wysiłek, o właśnie to jest to słowo. Musimy wykonać taki duży wysiłek, żeby móc pomóc, żeby się przebić trochę przez ten mur poczucia wstydu, chowania się i takich trudności. Depresja swoją obecnością obciąża całą rodzinę, bez względu na to, kto choruje. To jest też taka informacja dla tych, którzy pracują z całymi rodzinami. Jedna osoba chora na depresję nie obciąża całą rodzinę. Użyłam tutaj słowa obciąża, ale też trochę celowo, bo
Bo to trochę jest tak, że depresja swoim płaszczem przykrywa też wszystkich członków i rodziny. I pamiętajcie o tym, bo czasami jest tak, że trzeba się zająć całą rodziną i to jest też niezwykle ważne. Czasami jest tak, że pojawiają się zachowania ryzykowne. I tutaj też jest coś takiego zupełnie niezrozumiałego, że jak to? Jak ktoś ma depresję, to jeszcze ma, nie wiem, sięga po używki, nie chodzi do szkoły. Tak, to są też momenty, które mogą nas zaniepokoić, na które możemy zwrócić uwagę. A po co? Bo to jest dostęp do uczuć, bo to jest taki moment, w którym możemy coś poczuć. To są zachowania ryzykowne, dają możliwość, dają dostęp do uczuć i dlatego czasami jest tak, że dzieci korzystają z tego dostępu, trudnego również dostępu. Uwaga! Przy depresji dziecięcej czy młodzieżowej mogą uruchomić się nasze własne kryzysy adolescencyjne, czyli nas dorosłych. I to też o tym mówię, bo powiedziałam Wam o rodzinie, ale też o tym, że to trochę porównam depresję do domina, tak? Jeden klocek leci, ale kolejne też się przewracają i może być też tak, że depresja dziecka uruchomi też coś takiego w nas. Zamiast smutku i przygnębienia też może pojawić się nastrój dysforyczny. Co to znaczy? To znaczy, że łatwe wpadanie w gniew, złość, niechęć w relacje, konfliktowanie się i zobaczcie, teraz tutaj możemy się zastanowić nad tym, jak to jest. No to ta depresja właściwie to jest wszystko i może przechodzi z jednego nastroju w drugi i może się złościć, i może być smutny. Tak, słuchajcie, twarze depresji są różne i dzieci różnie reagują, różnie się zachowują, o może w ten sposób, i mają przeróżne objawy. Depresja może chować się też za pozorną siłą. To trochę tak jak z tym murem, o którym Wam mówiłam. Za pozorną siłą, czyli mam siłę, jestem, na pewno dam sobie radę. Aż pewnego dnia się zatrzymuje i tej rady nie daje. I to, co obserwujemy, jest pozorną siłą. Jest trochę tak jak trochę siłą na wyczerpaniu. I to też musicie wiedzieć, że czasami jest tak, że chowamy się za tą pozorną siłą, z taką nadzieją, że wróci, że coś takiego zrobię, że ta siła wróci. Natomiast samemu bardzo, bardzo trudno, prawie to niemożliwe. Jak rozpoznać depresję? W przypadku podejrzenia zaburzeń depresyjnych, dlatego mówiłam przed chwilą, że o tym niemożliwe, jest potrzebna konsultacja ze specjalistą, z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą. Diagnozę depresji może postawić wyłącznie lekarz. Najlepiej, aby był to psychiatra lub psychiatra dzieci i młodzieży. Natomiast my, pracujący z dziećmi, nie jesteśmy zwolnieni z tych czerwonych lampeczek, o których Wam dzisiaj mówiłam. Czyli wszystko to, co nas zaniepokoi, ma być tą rzeczą, na którą my mamy reagować. Tak? Tak więc my nie diagnozujemy. My, mam tutaj na myśli osoby pracujące w szkole, pracownicy. Natomiast naszym obowiązkiem jest reagować na wszystko to, co nas niepokoi. I teraz słuchajcie, wyzwania dla dorosłych. Z jednej strony dla dorosłych rodziców, z drugiej strony dla osób pracujących. Zobaczcie, bo napisałam je, ponieważ te przeszkody też mogą nam przeszkadzać. To tak jak samo słowo przeszkoda. Mogą nas zatrzymać przed pomaganiem. I co to może być? To może być bezradność. Tak, czuję bezradność. Nie wiem, co mam zrobić, więc szukam natychmiastowych rozwiązań na siłę, pocieszając, bagatelizując. Nie. Natomiast to chodzi cały czas o tą bezradność, którą ja czuję, z którą coś próbuję zrobić. Też może nastąpić zmęczenie, ale też często u rodziców ja dostrzegam taki brak prawa
do tego, żeby w ogóle czuć zmęczenie, a to zmęczenie jest jak najbardziej w porządku. Czasami jest tak, że pojawiają się fałszywe przekonania, czyli myślę sobie, ta Asia to po prostu jest leniwa, tak? A ten Dominik to manipuluje. Jeżeli mamy taką myśl o depresji, to sprawdźcie najpierw depresję, a potem fałszywe przekonania. O, ja chyba trochę zachęcam, żeby w ten sposób to robić. Lęk, czyli katastroficzne wizje i nacisk na nastolatka, że wydaje nam się, że jak będziemy naciskać, to jak powiem, pobiegaj, zrób coś, no to on to zrobi. A to niekoniecznie tak jest. Czasami warto po prostu pozwolić dziecku na smutek. I to jest coś, co może być pomocą, i to skuteczną pomocą. I poczucie winy, czyli te emocje, które w nas się pojawiają, które łączą się też często z nadopiekuńczością, albo krytycznością, albo złością. I to są takie wyzwania dla nas dorosłych, które sprawiają, że pojawiają się przeszkody. To są właśnie przeszkody. Słuchajcie, co robić? Co robić, czyli czujność nauczycieli. Napisałam nauczycieli, ale mam na myśli tutaj wszystkie osoby pracujące z dziećmi, z młodzieżą. Czyli jeżeli widzę zmianę w zaburzeniach koncentracji u dzieci, czy widzę trudności z zapamiętywaniem, którego do tej pory nie było, widzę pobudzenie psychoruchowe, którego nie było, albo słyszę, że coraz częściej chcę iść do pielęgniarki, albo czuję, że dziecko angażuje się w świat gier, czego do tej pory nie było, pojawia się zmiana apetytu lub problemy ze snem, to wszystko sprawia, że zapala się wielka czerwona lampka. Osoby cierpiące na depresję często mówią, że najtrudniejsze jest bycie bagatelizowanym i niezwracanie uwagi w otoczeniu. Bo czemu tak jest? Słuchajcie, bo depresja nie pojawia się tak na pstryk. To musi minąć czas i jeżeli jest tak, że dziecko jest smutne, my się przyzwyczajamy trochę do tego stanu, który jest, natomiast u dzieci czasami jest to odbierane właśnie jako bagatelizowanie i niezwracanie uwagi. Oczywiście to łączy się z tym, o czym mówiłam chwilę wcześniej, czyli o tych wyzwaniach. Tak, bo pojawia się taki kłopot jak poczucie bezradności, jak nasze poczucie winy i to wszystko sprawia, że trudno czasami reagować. Jak pomóc sobie i dziecku? I teraz zobaczcie, sobie i dziecku, i to mam ochotę podkreślić jeszcze ze 3 razy, bo powiedziałam o tym, że depresja jest chorobą, która oddziałuje na całą rodzinę. Najpierw trzeba zrozumieć i od tego należy zacząć, czyli zrozumieć, co się dzieje z moim dzieckiem, co się dzieje z dziećmi, z którymi pracuję, z dzieckiem, z którym pracuję. Potem zaczerpnąć wiedzę No właśnie, jestem ciekawa, bo chciałam powiedzieć, że właśnie czerpiecie wiedzę. Wyślijcie do mnie serduszko, czyli wszyscy ci, którzy przyszli po wiedzę, wysyłają tutaj do mnie serducho albo przynajmniej kciuka do góry podniesionego, żebym wiedziała, że właśnie po to przyszliście. I akceptacja. Akceptacja to jest nic innego jak przyjęcie tego cierpienia. I to są te 3 rzeczy, które są wstępem do tego, żeby pomóc. Ja też zachęcam bardzo mocno Was do tego, żeby się zatrzymać nad taką analizą, czyli czy to, co dziecko robi, to jego zachowanie, to dotyczy, jakich to dotyczy myśli i jakie stoją za tym potrzeby. Co to znaczy? Jeżeli dziecko krzyczy, to jakie nam myśli przychodzą? Jakie w nas się pojawiają sugestie? I to jest niezwykle trudne, słuchajcie, żeby nie tylko pomyśleć, że zachowuje się w jakiś sposób manipulacyjny, tylko pomyśleć, aha, on
zwraca uwagę mi na coś. A co za tym stoi? Jaka potrzeba za tym stoi? Aha, on potrzebuje być więcej ze mną. Albo potrzebuje, żebym coś zobaczyła. Pamiętajcie, że dzieci sygnalizują. Wymieniłam wam mnóstwo objawów i ich jest ogrom. Dlatego tak ważne jest, żeby się zatrzymać na zachowaniu dziecka, żeby pojawiły się nam myśli, które on może przeżywać, które w nas się pojawiają, i zatrzymanie się na potrzebach, jakie stoją za tymi myślami i za tym zachowaniem. Niezwykle ważne jest, słuchajcie, żeby zastanowić się nad zasobami, jakie mamy, czyli na kogo ja mogę liczyć, jeżeli pracuję w szkole i nie wiem, co mam zrobić, pracuję w przedszkolu i nie mam pojęcia, czy te objawy są prawidłowo przeze mnie rozpoznane, czy nie, to szukam kogoś, kto być może zna się lepiej, szukam jakiegoś wsparcia, pytam koleżanek, pytam psycholog, która z nami pracuje, dzwonię do poradni. To są jeden taki zasób, a drugi to myślę o osobach, które mają w rodzinie osoby chore na depresję. Szukamy tutaj osób, które mogą nam pomóc. Babcia, ciocia, wujek, czyli szukamy osób, które mogą być dla nas wsparciem. Praktykowanie wdzięczności, ja do tego bardzo zachęcam, czyli też dostrzeganie różnych rzeczy, dbanie o siebie. Osoby pomagające, wspierające, pracujące, specjaliści, którzy są tutaj ze mną, nauczyciele, pedagodzy, tak, wszyscy musimy, słuchajcie, dbać o siebie, bo wtedy stajemy się nieprofesjonalni i wtedy trudno pomagać, jeżeli mamy kłopot też z takim dbaniem o siebie. Ja wiem, że to łatwo się mówi, natomiast będę to podkreślała, że dbanie o siebie jest też niezwykle ważne. Jeżeli jestem rodzicem dziecka pogrążonego w depresji, również niezwykle ważne jest, żebym dbała o siebie, i zauważenie pozytywów. Zaakceptowanie emocji dziecka, czyli to trochę, co mówiłam, zaakceptowanie smutku albo złości, bo to w zależności od tego, co się dzieje z tym dzieckiem. Rozumiem, toleruję zły nastrój, zwracam uwagę na to, co czuję, opisuję to, co się dzieje z dzieckiem i to, co się dzieje z jego potrzebami. I tutaj, słuchajcie, powrócę do ostatniego mojego webinaru, czyli opowiadałam o treningu regulacji emocji. Jeżeli chcecie zobaczyć coś o emocjach, zerknijcie do tego webinaru, albo to, o czym mówiła Joanna Krysiak, o wpływie zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój emocjonalny dziecka, to nic innego, słuchajcie, jak wiedza, do której was zachęcam, żeby ją zdobywać. Jak postępować? Daj swój czas. Mój czas daję tobie. Bądźcie w kontakcie wzrokowym z dziećmi. Czasami trzeba wszystko odłożyć i zająć się tym, co dziecko właśnie przeżywa. Zaciekaw się. To jest takie sformułowanie, które ja lubię, które dotyczy terapii, ale ono ma w sobie taką moc. Zaciekaw się temu, co dziecko przeżywa. Zaciekaw się temu, co dziecko czuje. Komunikacja, parafraza, czyli powtarzam za dzieckiem to, co czuję. I autentyczność. Kiedyś miałam taką sytuację, jak mama, której dziecko przeżywało depresję, zapytała się, czy ona może popłakać się przy dziecku i czy to nie jest okropnie złe. I rozmawiałyśmy właśnie o autentyczności, że te dzieci, które przeżywają depresję, czują tą autentyczność i ta autentyczność po prostu pomaga. Co wspiera? Wyrażenie uczuć, spacery, spotkania z rówieśnikami, zainteresowania. Co akceptuję? Akceptuję uczucia dziecka i wtedy pomagam, i sposób wyrażania się. Ale też zobaczcie, ostatni element to jest to, czego wymagam, bo tego też wymagam. Wymagam
wymagam tego, co jest na miarę dziecka, czyli realizowania wybranych obowiązków domowych czy higieny osobistej. To nie oznacza, że ja nie mogę niczego wymagać. Mogę. Mogę, tylko wszystko na miarę możliwości dziecka czy osoby w ogóle chorej na depresję, żeby sprawdzać i upewniać się, czy to, co ja zaplanowałam, to dźwignie. To, co pomaga, bo to jest też niezwykle ważne, należy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ jedna osoba da radę z jakąś daną czynnością, druga absolutnie nie. To też zależy od etapów depresji, zależy od tego, jakie dziecko też było przed chorobą. I tutaj to też Wam mówię, ponieważ nie można jednoznacznie ustalić takiego algorytmu, o tego słowa mi brakowało, algorytmu, co mam robić, bo wszystko zależy też trochę od tego, jakie dziecko było i jak przeżywało emocje, uczucia. Ja też przygotowałam dla Was takie informacje, co pomaga, co może być taką rzeczą dobrą dla dzieci. Ale pamiętajcie, że to wszystko możemy rozpatrywać, powinniśmy rozpatrywać indywidualnie, bo depresja to też nie czas na rozwiązywanie wcześniejszych problemów dziecka. Depresja jest egoistyczna, tak ją trochę nazwę, czyli można się nią zajmować i o tym pamiętajcie. Mówienie do osoby chorej na depresję, żeby się wzięła w garść, naprawdę możecie to powiedzieć na miliony sposobów. Możecie użyć aktorskich umiejętności i powiedzieć to w różny sposób, ciszej, głośniej. Natomiast to nie działa. Pamiętajcie, że to nie działa. Ten komunikat jest komunikatem absolutnie niepomagającym. Takich komunikatów jest dużo, to też Wam już pokazywałam, ale pokażę, przygotowałam Wam takie komunikaty, których nie wolno, po prostu nie wolno. Nie wolno ich mówić, bo one są szkodliwe. Naszą rolą jako nauczyciela, wychowawcy, psychologa, pedagoga nie jest stawianie diagnozy, tak? To, co Wam też już mówiłam, to my zwracamy uwagę na to, co się dzieje po prostu z dzieckiem. Szkoła i możliwości. Pamiętajcie, że te możliwości są też duże, bo dzieci czasami przychodzą na nauczanie indywidualnie, czasami przez jakiś czas są na zwolnieniu lekarskim, czasami po prostu mają obniżone oczekiwanie i dostosowanie wymagań, czy uczęszczają do szkoły na miarę możliwości. I to są rzeczy, które są możliwe. Realna pomoc dziecku to jest pomoc w zaległościach szkolnych, ale zobaczcie, rozłożenie w czasie, tak? Pochwały za postępy, pytanie o formę i sprawdzanie tej wiedzy, to jest nic innego jak pierwsza pomoc, którą mogę realizować pracując z dziećmi. Warto też zastanowić się, kto ma wiedzieć w ogóle o tym, co przeżywa dziecko. Czy mają wiedzieć koledzy, nauczyciele, czy rodzina, rodzina bliższa, dalsza. To są też takie rzeczy, do których ja zachęcam, żeby robić za dziecko, czyli mówić innym osobom, albo z dzieckiem, albo bez dziecka, to w zależności od tego, jak dziecko by chciało. Rozmowy ze środowiskiem, kontrola snu, korzystania z elektroniki, to są też wszystko rzeczy, na które my mamy wpływ. Leczenie osoby młodej z depresją to w każdym przypadku jest niezbędna pomoc psychologiczna i tu może być terapia indywidualna, może być grupowa, czasami jest też wskazana terapia rodzinna. To wszystko zależy od tego, co Wam doradzi specjalista i co uzna za ważne. Złe komunikaty, czyli to, czego słuchajcie, nie wolno, absolutnie zakazuję mówić, nie przesadzaj, myśl pozytywnie, będzie dobrze, ogarnij się, znów zaczynasz, jesteś słaby, zawiodłeś mnie, odpocznij, zaraz ci przejdzie. To wszystko są komunikaty złe. Dobre komunikaty to jest komunikat: jestem przy tobie. Nie ma nic złego w proszeniu o pomoc. Nie zostawię cię. Nie jesteś swoją chorobą. To jest też takie piękne zdanie. Jak mogę ci pomóc? Nie rozumiem w pełni, co przeżywasz, ale bez względu na to,
jesteś dla mnie ważny. Te dobre komunikaty też przygotowałam dla Was, żeby je powiesić, żeby je przekazywać dalej. I gdzie szukać pomocy? Szukamy pomocy w poradniach, w prywatnych gabinetach, w fundacjach, w stowarzyszeniach, w środowiskowych centrach zdrowia psychicznego, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w poradniach zdrowia psychicznego. Zobaczcie, tych miejsc jest dużo. Ja bardzo mocno trzymam za Was kciuki, żebyście nie bali się szukać pomocy. W szukaniu pomocy jest magia. Często się okazuje, że dookoła mamy mnóstwo ludzi, którzy mogą nam pomóc. Słuchajcie, to wszystko, co Wam powiedziałam. Znowu mam wrażenie, że mówiłam tak szybko, intensywnie, chyba dlatego, że chcę Wam przekazać całą wiedzę. Natomiast jeżeli macie mało, to słuchajcie, w e-booku jest więcej informacji. Pamiętajcie, że nie tylko w tym e-booku, ale też 12 grudnia opowiem Wam o treningu odporności psychicznej. Natomiast 21 listopada będzie czekała na Was Kasia Piekarczyk. Natomiast 28 będą ćwiczenia wyciszające. W pracy z dziećmi już jestem też sama ciekawa, co to będzie się działo, co zaprezentuje Wam Joanna Krysiak. Słuchajcie, konkurs z nagrodami nadal trwa. Szybciutko udostępniajcie publicznie webinar i opiszcie dobry komunikat. Co mogę powiedzieć o sobie chorej na depresję, a ja za chwilę opowiem Wam o tym, kto wygrał książkę. Już zerkam na Wasze pytania. Jestem bardzo ciekawa, jakie te pytania są, o co pytacie. Dzień dobry, czy depresja nieleczona może minąć? Ja odpowiem trochę tak przewrotnie. Jeżeli zwichniemy, połamiemy jakąś część ciała, to być może ona się za jakiś czas w jakiś sposób sama złoży. Ale czy to będzie dobre złożenie? Tak trochę, Pani Heleno, odpowiadam przewrotnie, bo depresja jest chorobą, chorobą, która, przy której warto po prostu sięgnąć po pomoc specjalisty. Nie mogę powiedzieć, że nie ma żadnego przypadku, bo tego nie wiem, ale wiem, że depresja jest chorobą i należy ją leczyć. I jest to skuteczna metoda poradzenia sobie z depresją. Ile objawów może świadczyć o możliwej depresji? Bo sam spadek apetytu nie musi być depresją. Tak, zgadza się, przynajmniej trzy objawy, które mówiłam, muszą występować razem, tak, żeby była mowa o depresji. I to jest, w ogóle bardzo dziękuję Pani Magdaleno za to pytanie, bo rzeczywiście to jest ważne, żeby mieć świadomość tego, że tych pytań jest, znaczy tych objawów musi być kilka. Pani Beata napisała fantastyczny webinar, bardzo dziękuję za wyczerpującą informację. Bardzo dziękuję Pani Beato, czytam tutaj Wasze rzeczy. Super wykład, jest Pani fantastyczna, webinar merytoryczny, ciekawy, dziękuję. To ja dziękuję, że jesteście ze mną i że mnie słuchacie, bo często powtarzam, że spotkania nasze flamingowe są naszymi wspólnymi spotkaniami i ja mówię, natomiast wy piszecie i dzięki temu to jest nasza wspólna rozmowa. Cztery wygrane osoby, prosimy o kontakt wiadomości prywatnej, ja już czytam te cztery osoby, tutaj na Facebooku oczywiście. Pani Agnieszka Bacik, Pani Anna Domalewska, Helena Chmielewska i Pani Anna Gancarz. Te wszystkie osoby ogromnie zachęcam do tego, to znaczy koniecznie musicie napisać wiadomość prywatną, żebyśmy mogli zapytać o adres i wysłać do Was przesyłkę. Na sam koniec bibliografia, z której korzystałam, to wszystko możecie też dostać w pełnym pakiecie, to myślę, że to są też przydatne rzeczy do tego, żeby rozszerzać swoją wiedzę. A ja ogromnie dziękuję za to, że byliście ze mną z tym trudnym tematem.
życząc tego, żeby depresja uciekała. I pamiętajcie o tym, że ona jest chorobą uleczalną, wyleczalną i ona może sobie pójść. I tego serdecznie Wam życzę. Dziękuję ogromnie i do zobaczenia niedługo. Pa!